mógł mieć lepsze warunki do uprawiania tego sportu i po prostu być może się nie zabije. No i jego córka nie zostanie wdową, a dzieci półsierotami. Wróćmy tak jeszcze do tej twojej autobiografii. W tytule słowo pustelnik napisane jest z małej litery. Dlaczego? No właśnie po to, żebyś się zapytał. No. Dlatego pytam. Ale ja ci nie mogę powiedzieć, bo cała tajemnica poszłaby wtedy na spierony, mówiąc po śląsku. Czyli zapraszamy do lektury książki. Czyli to nie chodzi o to, że jesteś takim pustelnikiem. W życiu jesteś towarzyski. No nie, no nie, no nie chodzi o, nie chodzi o to, że lubię swoje własne towarzystwo, bo co ja bym tutaj robił w takim razie. Chociaż my mamy takie w alpinizmie, ludzie często, nie, jest bardzo mało ludzi, którzy się sami wspinają, ale oni wtedy mówią o sobie, że lubią się wspinać w dobrym towarzystwie. Dobrze, we wstępie. Ja nie jestem absolutnie pustelnikiem, ja się tylko tak nazywam, to jest stare łódzkie nazwisko z jednej ze 161 pierwszych w ogóle rodzin, które zamieszkiwały Łódź jeszcze w XIX wieku. We wstępie do książki napisałeś takie zdanie. Widzę świat szary, choć jest kolorowy do bólu. Jak mamy to rozumieć? To znaczy, ja mam zawsze jakiś problem z takim do określeniem siebie. Mam taki też problem z tym, żeby tak obsesyjnie nie uważać tego, co zrobiłem, za coś absolutnie dobrego. Czyli mówię po prostu, że jestem przeciętnym człowiekiem z przeciętnymi możliwościami, który w jakiś sposób nie za bardzo przez siebie jeszcze dobrze zdefiniowany, coś osiągnął, ale jestem takim normalnym, szarym człowiekiem, stąd się wzięła ta szarość po prostu. Rozumiem.